Nie ma testerki diet, ona już się nagrywa niestety. Kinga, jak ona się zwa. Jest zajebiście, o jedno cię proszę. Weź kręć się jak Garen, o! Kręć się jak Garen, wszyscy razem. Kręć się jak Garen, o! Kręć się jak Garen, wszyscy razem. Kręć się jak Garen, o! Kręć się jak Garen, wszyscy. I co, diety oddają czy nie? Ale zauważ, a nie, coś stawia. Moja moda plus size. Tyle lat walki z tą dietą, aż w końcu zaakceptowała to. Moja moda plus size. I koniec, widzowie. Trzeba było to zaakceptować, dojść do tego. W końcu. Ona jest 10 na 10, ale jest plus size. O, to ciekawe, ty. No, ocencie, widzowie, zapraszam. Zobaczymy. 10 na 10. Dwanaście, pięć. Co tu ma? Co tu się stało? Tej ścianę. Ja pierdzielę, czyżby to nowa dieta była? Żartuję. Z Żart. propozycjami modowymi. Pokażę Wam kilka stylizacji i udowodnię Wam, że my babeczki w większych rozmiarach To nie jest plus size? A co to jest? również możemy czuć się seksownie, kobieco i wyglądać pięknie. Zatem oglądajcie do samego końca i dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich inspiracji modowych, a może macie jakiś inny pomysł, albo jakieś odcinek Giga. specjalny, nie wiem, sukienki, Giga size. dresy. No nie wiem, odzież Kiedy taka cookie? codzienna, To chyba więc nic do samego wyboru nie tego ma w koloru cookie. zostawiam to Wam. Wybiorę wszystko z komentarzy, co będzie, zatem miłego oglądania i do Czemu ta zobaczenia, jak muzyka za tak chwilę. I napieprza? oglądajcie też koniecznie odcinek w przyszłym tygodniu. Ustawcie sobie dzwoneczek, żeby być też na bieżąco. Witam, Prezentację Fizowaty. moich stylizacji zacznę od takiego krótkiego przemówienia, a mianowicie chcę Wam powiedzieć, dziewczyny, żebyście absolutnie nie bały się kolorów. Ja w swojej szafie mam przeważnie same kolorowe rzeczy, czarnych praktycznie nie mam wcale, dlatego że kolorowe rzeczy odzwierciedlają też moją Ścisz kolorową to, nie duszę mogę, i bo nie muzyka bójcie jest się tak koloru. głośno, I tu że nie właśnie będziemy mam nic bardzo słyszeć. fajną, zwiewną, luźną, żółtą tuniczkę. Na Propozycja na podwieszeni spacer. kluczem z rajstopkami mogą No być nie wiem, czy i wierzy jej, wyglądam że super. spaceruje. Tak jest? Pierwsza stylizacja. Ja pierdzielę, przecież to są żarty. Jak Wam się podoba? Spacer do lodówki. Nie pisz tak, ty w dupę chamie, ty chamie. Co ty piszesz? Propozycja na jogging? O, w dupę. To już coraz bardziej tracę. W ogóle jogging, czy takie bieganie, tak? Kto ubierze się w ten sposób na bieganie? Po co jest coś takiego? Po co ci jest po starym na grzyby jakaś za duża kamizelka? Na bieganie. Co ty byś biegł? To jak ona by biegła, jak taki wielki nietoperz by wyglądała z tym. Wyobraź to sobie, no chłopie. Batman. Na co dzień. Uwaga, 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 a teraz moja propozycja na wesela, komunie, chrzciny, jakieś inne jabrezy No panieńskie. już to totalnie jak ciotka wygląda. Już to już jest jakby stadium ewolucji kolejne, że po prostu się ciotką stała. Już mówi o chrzcinach, tam komuniach, będziesz ją widział. Zwiewna, luźna sukienka, która właśnie bardzo fajnie tutaj podkreśla nasze atuty, nasze walory. I też powiem Wam, dziewczyny, żebyście nie bały się sukienek. No bo ja wiem, rozumiem, znam nasze problemy, że mamy problem ocierającego się uda o udo. Ale też na to mam fajny pomysł. Są to właśnie takie shorty z nogawkami, które wyglądają w ten sposób. Są Mocne to delikatne, jak udo. widać. Nie prześwitują Sporo tutaj pod essy w nim. żadnym względem, jeśli chodzi o sukienki i kreacje. Zatem, kochani,
Korzystajcie i bawcie się. Co z dziadkiem z randek? O, właśnie, jak się... TTV już coś takiego. Zaraz zerkniemy, jakie programy nowe. Czemu tak piszecie? Bądźcie mili, ok? Proszę was. Opaski na uda. Zobaczcie, to są tutaj, one wyglądają w ten sposób. Bardzo dobrze przylegają do skóry, są przez całą noc, przez cały dzień, nawet w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Co ty, Regal, piszesz, ja pierdolę. Jeśli ktoś woli takie lżejsze rozwiązania typu opaski, to jak najbardziej jest. Płachta z dziurą na łeb. Co ty piszesz? Ja. No nie pisz tak. Ty niezły cham jesteś. I na co to jest? Na nic. Na nic nie nadaje ten strój. Na nic. Na przykład na siłownię, na spacer, na trening, na wycieczki górskie, nad morzem również po piasku. Właśnie leggingsy z bluzą i tu mam jeszcze dodatkowo. Czemu nad morze się ubierać? Kurtkę taką przeciwdeszczową, bo się rozbierasz na załamanie pogody będzie idealna. Zobaczcie. Bam. Bam, bam, bam. Kurtka na siłownię? Z jakimś tym, jak cię strażak okryje po pożarze, żeby ci za zimno na siłowni nie było. Bo już idziesz tam siedzieć przecież, tak? I batoniki z automatu wszystkie wyjeść. Mocno. Oczywiście kurtkę ściągamy. Oczywiście to nie było do niej, tylko tak ogólnie powiedziałem. Nie, ale ona jest w porządku, ja i tak ją lubię, widzowie. Bo wiem, tyle że... z nią czasu spędziliśmy, pięknych chwil. Czyli tak ją lubię, ok? Odcinek wam się spodobał, zatem koniecznie dajcie znać w komentarzu, która moja propozycja spodobała wam się najbardziej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 i 11 i dalej. No i nie zapomnijcie też właśnie zasubskrybować mojego kanału, zostawić co ten komentarz. Zostawcie również lajka i zostawcie sobie... To urządzenie poprawi twój komfort życia. Dobra, na szybko to idziemy. Tunezja, też ciekawe. Jak wiecie, moi drodzy, że Liga już dzisiaj będzie dzisiaj z budową mojego wymarzonego domu, takiego upragnionego. Widzicie, jak się dorobiła na testowaniu diet? Gigaczat jednak chyba, nie? To właśnie taką oazą spokoju, ogarnęła wyciszenia, temat relaksu, odprężenia dla mnie. I pewnie większość z was, jak już piszecie, też dom se wybuduję z tego testowania. Nie dam sobie rady, że porywam się z motyką na słońce, bo jestem singielką, nie mam partnera, nie mam męża i że nie dam sobie... Warto je... Aha, że to urządzenie warto. I niektóre etapy będę wam tutaj właśnie w odcinkach pokazywać. I w związku z tym poszukuję dla siebie takich różnych, fajnych, prostych i tanich rozwiązań technologicznych, które ułatwią mi życie na co dzień. Jak ale już o czym? Więc tak, w opakowaniu mam silniczek. Oczywiście jest też instrukcja, ale przyznajmy się, kto czyta instrukcję? Ja czytam instrukcję, której praktycznie nigdy nie rozumiem. Co to w dupę jest? Wie ktoś, co to jest? Czy nie wiem, czy jest po prostu do opuszczenia żaluzji. Ja się rolet, no tak, 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 o to mi chodzi. Strzałka w górę i strzałka w dół. No to na logikę w górę, że podnieś ty do góry. Poprawia komfort życia, wiesz? Jak mi to by poprawiło komfort życia? Srak, bo jak ja się wprowadziłem, opuściłem żaluzje i ja już ich nie podniosłem. Przez półtora roku. Po co mi to gówno? Zasłaniamy roletą w dół. No ale po co używać tych guziczków, skoro żyjemy w elektronicznej gadżecie? A to jest tylko po to, żeby opuszczać żaluzje? I tyle? Jeszcze musisz podejść i kliknąć, to nie jest z telefonu. To jak już podszedłeś, to możesz ruszyć tym gównem, a nie klikać guzik. Co za różnica? Smart Blinds działa,
Ale to nie chodzi o to, że ja to będę wiedzieć. Nie, będzie telefon sobie. Jednak. O, nie, bo mi się zawiódł, naprawdę. I będę sobie tak naciskać. Będzie, musi być. Ustawiać, a no i ostatni. Dobrze, jest telefon, bo mi się zestra, jakby nie było. Wszystko zamontowane, pięknie wygląda. Gotowe do. Tak, ładowarka. Mamy rolę. Ale to i tak jest szajs. Po co to jest? To jest moja kąpielówka. Bottle of gas water and we go. So see you later, bye! Gas water? Coś tak mówi na wodę gazowaną? Gas water? Chyba, że czymś innym do gazowana. Susi! Sparkling? Gas water? Dobra, nowi piraci z Karaibów. Jack, jako, Johnny Depp niestety tym razem nie przyjął angażu. Wzięli zastępstwo. Ale susi. Co to za statek za nią? Nie wiem, jakiś turystyczny chyba. Wystarczy tyle tego makaronu? Ja pierdzielę, opanujcie się, my chamy. Ale to jest fajne. Bądź milszy. To jest kuskus na stówę, no musi być. Oni tam jedzą takie rzeczy. Co ty piszesz, Sam? Salem. Co to w dupę? Krab. Krab? Ja cię pierdziu, ja pierwszy raz w życiu kraba będę jadła. I am the first time crab. Hello everybody. What is this? Ah, this ten. Oh. This ten, yeah. Dogadali się, więc sobie patrzysz. Ja pierdziele, ile jedzenia. And this, ona jeszcze pod okładkę idzie już. Okej, okay, thanks. Chleb na widelcu. Ojego, jakie to jest delikatne, jakie to jest pyszne. Ale naprawdę. Moi drodzy, królowa dieta, no. Mi, że rybę tutaj się je palcami. A to właśnie mamy podane. Ja się zastanawiałam, jak mam zjeść tą rybę. Rybę się je palcami, chleb dali na widelcu. Rozumiesz to? To jest popieprzone? Poddzielać to wszystko, ale się okazuje, że to się je. Po co tak jest? Palcami. Yes? Finger. Eating fingers. Yes. Eating fingers, Iluj. A, że bardziej. Mhm. Dziewczyny i chłopaki, chciałam też powiedzieć. Fingers, yes, rzecz, yes, thank you. Warto jeść, słuchajcie, ryby. Protest. O Boże, co się piesze? Ale dla wielbłąda to jest różnica, kto ile waży. Czy ile człowiek może ważyć tam? Czy on niesie na sobie 150 kilo, czy tam 100, czy 80, to chyba on ma w dupie, nie? Ledwo idzie. Hi. Hi. Say please, our fan, what's your name? My name is Ishem. And I'm very, very happy to receive you here in Dżerba. It's a piece of paradise, just near Polonia. Ty, ale trochę przesrali w dzisiejszych czasach mają tacy jakby menadżerowie hoteli, nie? Bo oni muszą tak w tych filmikach brać udział, żeby coś tam powiedzieć, że dobry hotel i tak dalej. Tak 50 razy dziennie każdemu co coś tam nagrywa. Yes, two tak. Hours from Polonia. Czy warto w Tunezji negocjować cenę? O, to może być dobre. Ja też jestem graczy tam biznesu. Where we go? Come, come. 25, I haven't 25. I have only 10 dinars. I say you... Anna, here, mush, here, husband, no, no. Here. For our... My not husband. Ah. It's my, not my husband. So I give you... I want a money. No, money, tak. I must come back to home jeszcze. A masz dwa bracki, ale jedno... No, I have 10 dinars.
this. A ile to jest na złota? Please, man, it's good. To this one, please, and this one. For 120. What? 20. No, you said that 25 or for two. No, for one. Ale widzisz, się dogaduje, nawet się negotego, negocjuje, targuje się. For one on 25. Że daje radę. Okay, and for one, jedna, okay, 20. No, zawsze miałem łeb do interesu. Ale syry. Ale syry. How much money? Very good price. Yes, I know very good price. No moment, very good price. With your family, Polska. No właśnie, Polska. Yes, Polska, good Polska. So, ja on wszystko powie, że jest sprzedaży, wszystko. Price, Americans. Yeah, dinner. This price, Americans. With this price, Polska. Polska, to this price. Okay. Okay. Powinien powiedzieć Polska górą. Jak on słyszał, że za darmo, to prawie na nią napój widziałem. Widziałem w jego oczach gniew. 70 dinar? Oh no, I have it. 40 dinars. Yes, I know. But I take two. No one, two. Yes, yes, kinder. No. Kinder, normalnie. Najmniej te 40 tych dinarów i dajemy 40. Dawaj. No panie, men, you take this. Men. Dobra. Please, and it's good. Have you got a bag? No, kinder. Dobra, men. 20 dinars. No, and... Czyli bomba. No, Polska, kinder, no, kinder. Oh, I have, yes. Yes, okay. Ja pierdzielę, ale porypana jest robota w takich krajach arabskich. Z każdym musisz się napieprzeć o każdy grosz. 108 dinarów. Ja pierdzielę. Kinder, normal, this. This yes, American. But American. I haven't, kinder. I don't know if... Moment. For kinder, this price. This yes. Price. I give you 40 and it's good. No, 40, no, you will. Dobra, tak, only ten dajmy się oddycha, bo już nie ma więcej. Niech uda te 70 i luj. Ale 50 już udaje. Co, sprzedałeś za te 50? Ty wytargowała. Z 70. I w gazetę jej zawija. Tak, it's good biznes. Gdzie ty będziesz miał lepszy biznes jak ze mną? Rozumiem, mój. To on i tak na niej sporo zarobił. Nawet jak za 50 kupiła. No chyba zarobił, mu się mega i tak cieszy. Nawet jak trzy sceny, dziadek się cieszy. Polacy, kochani, jeżeli poszukujecie, to proszę bardzo. Tutaj rejon słynie z tego, że należy, słuchajcie, zawsze negocjować ceny. Ona jest jak Cejrowski. No, jak dwóch. Żarcik, żarcik. Ja pierdzielę, nic nie można powiedzieć. Rury i raz. O, nowa? Raz. Perury. Perury i BMW. Perury. Perury i Lumberjumber. 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 Lumberjumber i Kalari. Lumberjumber. Lumberjumber i Bakatiti. 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 Rury i raz. Bakatiti wygrało wszystko. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć urok!